zapytałbym się księdza, jeżeli byłby ksiądz w stanie się podzielić jakimś takim konkretnym przykładem z własnej pracy. Bo sami się mierzymy nieraz właśnie z jakimiś takimi konkretami, czy właśnie w pracy, czy tam trochę oszukać, czy trochę nie oszukać. To są takie momenty, przynajmniej ja to tak przeżywam, wyzwania, kiedy się właśnie muszę decydować, czy jestem uczciwy, czy nie. I może właśnie jakiś taki, nie wiem, jakiś taki światło, jakąś radę, jak wtedy to zmaganie wygrać, walkę o uczciwość. Może jakiś właśnie przykład życia księdza, jak o tą uczciwość walczyć, właśnie jaką, no, jak to zrobić. Najczęściej to spotykamy się, my kapłani, z zadawaniem pytań. Ktoś zadaje pytanie i my nie jesteśmy w stanie teraz pójść tą stroną, znaczy nie jesteśmy, jesteśmy w stanie, co zrobić? Skłamać czy powiedzieć prawdę? Nie zawsze możemy powiedzieć prawdę. Święty Tomasz mówi o tym, o prawdzie i o kłamstwie. Mniej więcej w ten sposób, ja nie będę całego wywodu tutaj robił, ale trzeba zadać sobie pytanie, kto pyta? Jeżeli ktoś pyta, kto może znać odpowiedź, wtedy mamy obowiązek udzielić prawdy. Jeżeli ktoś pyta, kto nie ma prawa moralnego czy naturalnego znać odpowiedzi, nie musimy udzielić prawdy, ale też nie możemy uciekać się do kłamstwa. Zasada jest bardzo prosta. Mówię w ten sposób. Tak, wiem coś na ten temat, albo wiem wszystko na ten temat, ale nie mogę powiedzieć prawdy. I tym zamykam sprawę. Nie kombinuję, bo kłamstwo ma zawsze krótkie nogi. Zawsze mówię, nie mogę ci tego powiedzieć. Bo czasem jest to sprawa konfesjonału, czasem jest to sprawa kancelarii parafialnej, czasem jest to sprawa, ktoś przychodzi, zaufa mi, mówi mi o swoich problemach. Ja nie mogę tego powiedzieć osobie, która no, nie powinna znać prawa. Co innego jest, na przykład, daję przykład z życia. Jestem katechetą. Uczę dzieci lekcji religii. Dziecko zachowuje się w sposób nieodpowiedni na lekcji religii. Przychodzi rodzic i pyta. Rodzic ma prawo wiedzieć, jak to dziecko się zachowuje, jak ono się uczy. Ale jeżeli mnie sąsiadka zapytała, a jak tam ten mały, no nie? Ona nie ma prawa wiedzieć, jak on ten mały, jak on się uczy, jak on się zachowuje. Bo to jest prawo dla rodziców. To jest prawo wyłącznie zaszczerzone dla rodziców, dla wychowawców, dla prawnych opiekunów. Żeby tutaj rozróżnić tą kwestię. No pewnie najwięcej problemów stwarza, tak jak powiedziałem, ta uczciwość w finansach. Nie trudno mówić też o finansach, bo jestem zakonnikiem. Wiecie, no, my mamy kasę, my się rozliczamy. Jeśli kupiłem, nie wiem, buty, to wpisuję buty. Jeżeli kupiłem alkohol, to wpisuję alkohol, a nie piszę kosmetyki. To by było nieuczciwe. Przełożony zaakceptuje, on mnie nie będzie sprawdzał, on nie potrzebuje ode mnie bloczku czy jakiegoś tam informacji, potwierdzenia czy faktury, co ja kupiłem za te pieniądze. Ale to jest na zasadzie właśnie uczciwości. Bo ta uczciwość, znowu tak jak uczciwość jest utożsamiana się z kłamstwem, ma krótkie nogi. Kiedyś pokaże się, że jesteś nieuczciwy, wtedy jest wszystko przegrane. Możesz cały czas robić dobrze, raz coś człowiek zrobi źle i to rzutuje na jego nieraz całe życie. Tak ludzie go odbierają. W mojej praktyce, to pewnie to już są kwestie konfesjonalne, ja nie mówię, że idealnie, ja do tego ideału też staram się dążyć i pewnie nieraz słuchając spowiedzi biję się w piersi i mówię, Boże, jaki ten człowiek jest w porządku, uczciwy i tak dalej, no nie. Zachwyca mnie nieraz postawa ludzi spowiadających się, bo nieraz brakuje mi bardzo dużo do tego, żeby być w pełni uczciwym. Wobec Boga, wobec siebie samego, czy wobec... Ja mówię teraz o tej cesze uczciwości, czy wobec drugiego człowieka. Ale tak jak mówię, zawsze dążymy do doskonałości. Ważne, żeby widzieć problem, żeby podejmować walkę, a nie tylko przejść obok tego i powiedzieć, no nie da się, wszystko się da. Małymi krokami, ale się da. Tak trudno mi w tym momencie coś znaleźć tak na szybko z takich moich doświadczeń, czy moich jakichś upadków, czy nawet, może nie tyle upadków, co nawet tych zwycięstw, gdzie powiedziałem, po co powiedziałem, że często właśnie w ten sposób odpowiadam, że no, znam prawdę, ale nie mogę ci powiedzieć. Czasem nawet i do przełożonych. Kiedyś mieliśmy może taki przykład. Jeden ze współbraci został wydalony ze zgromadzenia.
prostu było przewinienie, tak zwany, my to nazywamy casus paskuderus, spadający pod kodeks prawa kanonicznego. I został automatycznie w tym samym dniu wydalony ze zgromadzenia. Później współbracia pytali, mówią, powiedz mi, co się stało? Nie? No to od razu, ciekawostka, no, rano był na śniadaniu, a po południu spakowany musiał wyjechać do domu. No, taka była sytuacja. Więc ja mówię, co, na razie poczekajcie, no, za chwilę drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty. No, wspólnota była bardzo duża, zaczęło szumieć aż we wspólnocie, więc wieczorem na kolacji mówię, że po prostu, no, jak widzicie, jak wiecie już, nasz współbrat, ten musiał opuścić zgromadzenie dla dobra zgromadzenia, dla dobra tego domu, dla jego własnego dobra. A żebyśmy to zrozumieli, to zapraszam wszystkich na nabożeństwo ekspiacyjne o godzinie 21:00, wystawienie Najświętszego Sakramentu i całą noc będziemy adorować Pana Jezusa. Rano już nikt nie pytał. Każdy sobie porozmawiał z Panem Bogiem, Pan mu powiedział, co chciał. Pomodliśmy się, przepraszaliśmy Boga za odejście, za grzech zgorszenia pewnie też jakiegoś tego współbrata. Ale potem już nie było dociekania, dlaczego, a po co, a na co. Czasami w ten sposób. No a ja nie mogłem powiedzieć prawdy, no, bo do niczego by to nie prowadziło. Ja powiedział, że ja nie wiem, no, ja wymyślę teraz, to nie jest to, co teraz powiem, to nie było przyczyną, że ma kobietę i dziecko, czy coś takiego, no nie. No to by było jeszcze więcej spekulacji. A która? A kiedy? A jak? A tak dalej, no wiecie, no. W klasztorach też lubią plotkować. To nie jest tak idealnie. Także, że czasem lepiej nie pytać i albo sprawę zamknąć. Słucham. Ja mam pytanie się odnośnie właśnie wspomniane o tej przyszłości. Właśnie temat reklam tutaj. Tak. No bardzo często właśnie te reklamy grają na emocjach. Wszystko tak, żeby zbudzić te emocje. Tak samo chodzi o na przykład, nie wiem, kupiarze, że jak dostaję od żony listę zakupów w sklepie, ale nagle widzę, że coś tam jest wow, promocja tego dalej. Kupuję, czyli w pewien sposób nie byłem uczciwy wobec żony, bo oddałem się emocjom. W tym momencie przychodzę do domu z nową jedną pod taką i nagle pojawia się problem w tym momencie, bo czemu to kupiłeś, po co to było i tak dalej. Ja mówię, to w pewien sposób właśnie z uczciwością bardzo często mam poczucie, że emocje, te, które tak naprawdę bombardują nas w bodźce, które mam wywołać, to mają jakąś emocję, wow, chcę tego, masz to kupić, musisz to mieć, tak dalej. Tak, tak. To mi się wydaje, to jest w dzisiejszych czasach bardzo trudne. Ale to jest kwestia tych, którzy tworzą reklamy, bo wiadomo, to wszystko oparte na biznesie, na pieniądzu. Oni tym zyskują, prawda? Dzisiaj będą mawiać, że w masmiksie jest więcej masła niż w normalnym maśle, no nie? Albo, że ten krem do twarzy odmładza o 10 lat i tak dalej. Nic w tym prawdy nie ma. Ja kiedyś siedziałem przed telewizorem, byłem na jakiś rekolekcja, to był taki pobyt wypoczynkowy w ośrodku ojca Pio i miałem włączony telewizor i w ciągu godziny 47 liczyłem 47 reklam leków. Wszystkie mają przynieść zdrowie. Słuchajcie, gdyby rzeczywiście to nie byłoby ludzi chorych, nie było, minister zdrowia by nie miał problemu z kolejkami, bo wszystkie leki są tak super i uzdrawiają, że pewnie nie byłoby problemu. Wszyscy panowie mieliby włosy, nie? Bo tyle co jest środków pobudzających wzrost włosów, reklamują wszystko, nie? Żonie by się nigdy na patelni nie przypaliło, wszystkie patelnie są idealne. No to jest kłam, po prostu to jest kłam, to jest chwyt reklamowy. Na ile on jest dozwolony? Nie jest dozwolony, bo jest nieuczciwy. Jest nieuczciwy. No to ja kupowałem, co ja wczoraj coś w sklepie kupowałem. Już nie pamiętam co ja, nie mogę sobie teraz przypomnieć w sklepie. Co ja kupowałem? A już wiem, co kupowałem. Alkohol kupowałem. No widzicie, patrzcie, jak jestem. Alkohol kupowałem. Do domu brat mnie prosił podjść na Słowację kup, bo nie będę reklamował. Pewien alkohol, który jest podobno zdrowy na żołądek po przejedzeniu i tak dalej. I mówię, to proszę tą litrówkę. A pani mówi do mnie tak, niech sobie ksiądz wiedział, że jestem księdzem, niech sobie ksiądz weźmie 2,5 litrówki taniej wyjdzie. Uczciwa kobieta. No, mogę zarobić, sprzedać litrówkę. Niech ksiądz sobie weźmie 2,5 litrówki, czyli tak samo będzie litr, ale będzie taniej. Nie dużo, bo 2 euro taniej, ale taniej, no nie? Uczciwość. No nie? To jest to, że tak z ostatniego
Pan pytał o jakiś przykład, no, z jakim się spotkałem wczoraj. I tak ze wszystkim może być. Więc no, z tymi listami zakupów i z tymi właśnie kupowaniem tych duperelek, jak to było ładnie powiedziane, no, to trzeba uważać, no, po prostu trzeba się jakoś uzbroić, szczególnie teraz w okresie przedświątecznym, gdzie jest natłuk i wrzucają wszystko, no i oczywiście później się to pląta po domu albo się daje. Jako ciekawostkę jeszcze powiem, zauważyłem 2 lata temu, jak byliśmy w Londynie, to na autobusie była reklama firmy marketingowej. Było napisane, if your product sucks, czyli jeśli twój produkt jakby się nie nadaje, potrzebujesz potężnego marketingu i namiar na firmę, która robi reklamę. Ja się zastanawiam, jakby tak normalnie, gdyby sprawdzić, które produkty były reklamowane przez tą firmę, to można je absolutnie wykluczyć z listy przedmiotów, które bym kupował. I że ludzie się nie wstydzą w ten sposób się reklamować i w ten sposób docierać. No dzisiaj świat stoi, pewnie biznes w większości, nie wiem, można, tylko są jakieś statystyki na reklamach, oparte na reklamie. No oczywiście nieraz są reklamy bezsensowne, nie wiadomo o co chodzi. Kiedyś w rosyjskiej telewizji widziałem rewelacyjną reklamę, słuchajcie, się ubawiłem. Siedzi kobieta w wannie i posypuje się trocinami. I tak patrzę sobie, o co tu chodzi w tym wszystkim? I za chwilę, że najcieplejsze domy są z płyt wirowych. Ale jak działa reklama, ludzie potrafią wiedzieć przeróżne rzeczy, to by jakby chwila taka śmieszna reklama. Ale no, trzeba uważać na wszystko, no, no okłamują nas, no, no w każdym można powiedzieć momencie. No, trzeba szukać tej prawdy, sięgać do źródeł właśnie. No i być odpornym. Dzisiaj musimy się my, chrześcijanie, katolicy, wy ludzie świadomi, wy, którzy tworzycie tę wspólnotę, musicie się uzbroić w taki pancerz właśnie, no, no odrzucać to wszystko od siebie, odpychać, uświadamiać też innych, bo tak idzie się z dziećmi do sklepu, no jejku, a to, bo to kolorowe, to gra, to się rusza, to tamto, no wszystko jest piękne, nie? Ale właśnie użyteczność, to jest potrzebne, czy ja kupuję, bo potrzebuję, czy kupuję, bo kuję w oczy, czy lęka w oczy, no po prostu. Lakam, szukam słowa teraz. Jak reagować w momencie, kiedy widzimy, że ktoś powie, to nie wiem, z mojej rodziny albo moim otoczeniu postępuje nieuczciwie? Jaka jest moja powinność? Ewangeliczna. Pierwsze upomnieć brata. Powiedzieć, wziąć na bok, słuchaj, nie jest to w porządku. Oczywiście z miłością, zawsze z miłością. No potem, tak jak Pismo Święte uczy, no, trzeba w obecności świadka. Może to być żona, współmałżonek i tak dalej. No a potem, jak to mówią, trzeba donieść Kościołowi. No to są już te ostatnie etapy tej nieuczciwości. Ja się odwołam znowu do Rancha. Pamiętacie te flirty senatora Kozioła? Jak pani Michałowa nie zareagowała? Właśnie nieuczciwość w życiu małżeńskim. Zdrady poszła. Z jednym rozmawiała, z drugim tutaj. Czerepach też, ja bardzo lubię ten film, wiele mądrości nam daje, takich tych życiowych mądrości. Właśnie czasem trzeba upomnieć, trzeba wziąć. No jak to jest kolega, to czasem trzeba wstrząsnąć tym kolegą. Jeżeli ktoś nieuczciwie postępuje, ja nie wiem, bo to może być na różnym etapie, to zależy o jaką uczciwość chodzi. Bo jeżeli chodzi o jakąś uczciwość małżeńską, o zdrady, to tutaj no, trzeba być bardzo delikatnym, ale też i stanowczym. Oczywiście, jeżeli ktoś nie posłucha, no nikogo się nie da na siłę, jak to mówią, za uszy do nieba wciągnąć. Ale ja swój obowiązek spełniłem, upomniałem, bo często to właśnie upomnienie za brak uczciwości jest bardzo, bardzo ważne. Mi się podobały też te akcje w Polsce ostatnio wprowadzone przez już obecnego dzisiaj premiera Morawieckiego, wtedy jeszcze był ministrem, wicepremierem, ta loteria paragonowa. Nie wiem, słyszeliście o tym, nie? W Polsce była taka loteria paragonowa, że brało się paragonik, wpisywało się w internecie, ludzie wygrywali samochody, różne rzeczy, laptopy, tablety i tak dalej. No, różne nagrody były, ale czego to uczyło ludzi? Że żądali od kogoś tego małego bloczku. Na przykład samochód można było wygrać za zwykły bloczek, ten paragon fiskalny od fryzjera. Kto tam u fryzjera bierze paragon fiskalny, nie? Ale tutaj co się robiło? No, uczyło się ludzi nieuczciwości, no, bo taki zakład fryzjerski prowadzony, gdzie powinna być kasa fiskalna, ja mówię o tej uczciwości cały czas, no to każdy powinien taki bloczek dostać. Czy kupował u taksówkarzy,
Dostajesz się kiedyś taksówkarza bloczek fiskalny, teraz już zostaniecie w Polsce, jak będziecie. Bo oni też tego pilnują. I zawsze można powiedzieć, poproszę paragon fiskalny. Wszyscy mają kasy fiskalne, wszyscy mogą wydrukować. Właśnie. Dlaczego nie? Jeżeli ja płacę podatki, żądam, żeby kto inny też płacił podatki i zarabiał. Tak sobie myślę, uczciwość na poziomie nas, konsumentów, gdzie padamy ofiarą nieuczciwości dużych koncernów, to jest jeden temat. Tu się łatwo określić, kwestia wyboru pada szybko. Ale co z tymi ludźmi, którzy pracują w bankach, udzielają kredytów? Co z tymi, tych wspaniałych kredytów za każdym razem? Co z tymi ludźmi, którzy pracują w firmach marketingowych, no nie? Muszą sprzedać ten produkt. I ostatecznie, co z tą panią w tym sklepie monopolowym na Słowacji, która została z tymi litrowymi beherówkami? Co wiecie? Ja nie powiedziałem nazwy. Na żołądek. Została z tymi litrowymi beherówkami, no nie? Gdzie on zakłada, że to jest jej sklep, no nie? Więc tak, tak, jest to na pewno jest jej sklep. Na końcu tego łańcucha, no nie? Tak. I wtedy ona musi tymi litrowymi beherówkami zacząć myśleć o swojej uczciwości. I ten ja myślę, że zacznę od tyłu. Ja myślę, że w sklepie monopolowym nie ma problemu, bo skończą się po litrówki, wezmą litrówki. To jest jednak kwestia tak humorystycznie, a dwa, może ktoś potrzebuje litrówkę, nie? Że chce komuś na prezent dać. Więc to też jest taka kwestia, tutaj bym... więcej problemu jest z ludźmi, którzy pracują właśnie w bankach, pracują w tych firmach marketingowych, gdzie są nieuczciwi, gdzie z założenia mają być nieuczciwi. No, to jest też rzecznik sumienia. Czy tak zostali już sformatowani, czy mogą na przykład to inaczej zrobić, czy mogą inaczej poprowadzić klienta. Bo czasem można dać do zrozumienia, no takie mamy prowizje, nie? Takie są prowizje, takie później są konsekwencje i tak dalej, można to w sposób przedstawić taki uczciwy. Chyba wiele rzeczy takich jest uczciwych, chociażby leasing, samochód leasing wziąć, no nie? No też fajnie wygląda, ale później spłaty, jak to wszystko się układa. Jeśli jest uczciwy ktoś, to myślę, że on na tym nie straci. Nie sprawdź. A mówię, rzecz sumienia. Znaczy w tych bankach to też tak jest, że ostatecznie ten sam klient, który poszedł po tę litrową becherówkę, bo ją potrzebował, to on ją kupi. Tak. I ten sam, który przyszedł po kredyt, to on wie, że on na tym kredycie raczej straci niż zarobi, w jakikolwiek sposób inwestując, więc go i tak weźmie. Tylko ostatecznie sprowadza się to do handlu produktami nieuczciwymi. No tak, na pewno. No to ja mówię, to ze wszystkim. No można komuś wcisnąć kurtkę z jakimś tam Adidasem, a to jest zwykła podróba, nie? Że jest oryginał, no nie wszyscy się na tym znamy, nie? Kupując. Mnie na przykład wiele rzeczy można było wcisnąć, bo ja się nie znam na wielu rzeczach. Jeśli chodzi o jakąś technikę, jakieś tam kamery czy coś, bo kiedyś tam kolega kupił kamerę, okazało się, że tylko była obudowa w środku, nic nie było. Kupił okazyjnie kupił. Co można zrobić, jeżeli powiedzmy, na przykład widzi się, że ktoś coś źle robi, powiedzmy. Ciężko jest temu komuś powiedzieć w twarz, że czego się wtrąca w moje sprawy, nie? Co z taką, czy będzie przełożonemu na przykład można to wszystko jest na zasadach jakiejś relacji. Jest na zasadach jakiejś relacji. Jakie ja mam relacje z tym człowiekiem. I zawsze trzeba patrzeć na z miłością i z dobrocią, i na dobro tego człowieka, żeby on się też ma odpowiedzialność za siebie, niesiemy wzajemną odpowiedzialność. Tu jest to ewangeliczne upomnienie braterskie, o którym mówiłem, ale też uważam, dla mnie jest to zrozumiałe, jeżeli widzę, że ktoś postępuje źle, że poinformuję przełożonego. Miałem kiedyś taki przypadek, księża będą pewnie trochę zdziwieni. Pojechałem do biskupa. Widziałem, że jeden z księży prowadzi życie nie tak, jak powinien. I po prostu mi to strasznie bolało. Próbowałem z nim rozmawiać, nie skutkowało. Więc pojechałem do biskupa poprosić, żeby tego księdza przeniósł na drugi koniec diecezji. Biskup to zrobił. No i ksiądz się uratował. No bo już dalej było do kuzynki. W odwiedziny, już się mu tak nie chciało. Dostał więcej pracy, bardziej był zaangażowany.
zmieniło się środowisko. I wspaniale. Skończyło się wszystko, można powiedzieć, happy endem. A gdybym pewnie nie pojechał i nie porozmawiał z biskupem, ale też i jakoś biskupa, że taki ojcowski. Zresztą ja mu powiedziałem, że porozmawiam z księdzem biskupem, jeśli mi obieca na początku, że będzie ojcowski. Jeżeli nie, to nie wychodzę. Pierwsze to musiałem sobie urobić, bo czasem są. Znam też przypadek dwóch kapłanów, gdzie jeden wpadł w alkoholizm. No i trzeba było go przenieść na parafię i ludzie jeździli i prosili, więc biskup mówił, no dobra, na drugim końcu licencji mam też alkoholika, to ich wymienimy, bo on też nie daje żyć. No i przyjechał facet na nową placówkę i po trzy panowie podeszli do księdza, mówią, no księże, proboszcze, jacy szczęśliwi jesteśmy, że mamy normalnego księdza, bo tamten to był taki pijor i tak dalej, to my go z rogu wyciągali i tak się chłop powstydził, że przestał pić. Jak biskup chciał za parę miesięcy wziąć z parafii, no to delegacja powiedziała, że wreszcie my dostali porządnego księdza, że nam chcecie zmienić. No ale to też właśnie, może nie wprost, ale było tak powiedziane do tego człowieka, który miał taką przeszłość dość negatywną. No i to zaskutkowało. No. Wiecie, w tym wszystkim nie możemy się ograniczać tylko do tego, co ja mogę zrobić. Trzeba popatrzeć też na to, co Pan Bóg może zrobić. A On może zrobić bardzo dużo. I zanim się do takiego człowieka podejdzie i cokolwiek się mu powie, to jest najważniejsze, że myślę, że o tym wszyscy wiecie, to trzeba za tego człowieka też się modlić. Podjąć jakąś też uczynki miłosierdzia, otoczyć takiego człowieka. Ja często jeżdżąc do urzędów, załatwiając różne sprawy, wiedziałem, że będę spotykał się z ludźmi, którzy są nieżyczliwi, na przykład kościołowi. Jeszcze się za nich modliłem 2-3 dni. Jechałem, słuchajcie, wszystko się tak układało, tak było pięknie, nie było problemu z pożyczeniem dźwigu, czy czegoś tam, załatwieniem, czy jakieś tam zniżki. Nie chciałem to darmo, tylko że po prostu no, zgodził się na to, że pracownik przyjedzie, bo coś tam zrobi, coś tam podniesie i tak dalej, bo nie było możliwości. Ale tak trzeba robić. No. Modlić się za tą osobę, tak jak tutaj Pan pyta w rodzinie. Modlić się też za tą osobę. A później dopiero zwrócić uwagę. Bo... I nigdy nie w takiej pozycji, że ja jestem wyżej, to Ciebie upomnę. Nie. Jestem na Twojej równinie, płaszczyźnie, albo jestem jeszcze mniejszy, bo Ty jesteś nie wiem, pracowity, mądrzejszy, szkołę skończyły. No ja jestem zwykłym robotnikiem, czy tam zwykłym człowiekiem, ale zresztą nie podobało mi się takie Twoje zachowanie. A może ja tego nie rozumiem, może to jest inaczej. Zawsze tak delikatnie to przynosi. A ksiądz mówi o uczynkach miłosierdzia. Jakie uczynki miłosierdzia można praktykować? Oj, no różne. Różne mogą być uczynki miłosierdzia. No, no, najważniejszym uczynkiem miłosierdzia to jest post podejmowany. I to jest najlepsze do walki ze wszystkimi mocami zła. Uczynki miłosierdzia. Odwiedziny chorych na przykład. To jest uczynek miłosierdzia.